Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Jesteśmy zaraz po końcowym gwizdku spotkania Wisła Kraków Odra Opole. Ze mną Bartosz Marcinkowski, cześć Bartek. Cześć, witam wszystkich. Tak, i dzisiaj wspólnie mieliśmy tę, powiedzmy, nieprzyjemność oglądania tego spotkania. Mówię to oczywiście z perspektywy kibiców wspierających krakowską piłkę. Generalnie mecz, który boli, zwłaszcza no jeżeli popatrzymy sobie na wynik, no bo oczekiwania były spore. Do pewnego momentu powiedziałbym, zgadzało się wiele rzeczy, natomiast no nie ten wynik. Natomiast no coś się na końcu posypało, właściwie od tej 81 minuty wyglądało to słabo. No i Odra skuteczna, no i jakieś pierwsze gorące wnioski po tym meczu. Ciężko jakieś wnioski wysnuć, ponieważ no, Igor Sapa już w 20 minucie dostał czerwoną kartkę. No, nie mieliśmy takiej całej perspektywy tutaj, chociaż jednej połowy, żeby sprawdzić ten odmieniony skład Wisły. Także chociaż taka jedna połowa faktycznie 11 na 11 to przyniosłaby jakieś takie konkretne wnioski. No powiedzmy te 20 minut nie były złe, ale też nie były jakieś takie dobre w wykonaniu Wisły. Były tak, można powiedzieć, że był taki cios za cios. No potem już jak grali w dziesiątkę, to musieli troszeczkę zmienić ustawienie. Odra też miała swoje sytuacje, no było trochę dużo też szczęścia, jeśli chodzi o Wisłę. Nawet ta gra, jak śmieliśmy się, że w dziesiątkę wyglądali lepiej niż broniąc, niż w jedenastkę broniąc, no ale w końcu to się posypało. Te niewykorzystane sytuacje Odry no w końcu przemieniły się na wykorzystane sytuacje. Już było tyle tych setek, że w końcu coś wpadło. Tak, no ja myślę, że te bramki z końcówki no to nie jest jakiś pech, tylko po prostu konsekwencja tego naporu. No i po prostu w którymś momencie to musiało wpaść, no bo umówmy się, ten limit szczęścia to był niewiarygodny. Do pewnego momentu to właściwie czy to poprzeczka, czy słupki, czy jakieś takie, powiedziałbym, przypadkowe interwencje ratowały Białą Gwiazdę, która umówmy się, wyglądała słabo. No i też ta bramka, co zresztą wspomnieliśmy przed nagrywaniem, no też no właściwie strzelona przez piłkarza Odry Opole. No do pewnego momentu to wyglądało, powiedziałbym, obiecująco, natomiast ta czerwona kartka, no jakby całkowicie zamazała obraz tego spotkania. Dokładnie, no też takie trochę niepotrzebne. No przypomnijmy, że były dwie żółte kartki, oczywiście w konsekwencji była czerwona. Nie pamiętam, bo w przeciągu 5 minut Igor Sapa dostał te dwie żółte kartki, także no to już było, można powiedzieć, po robocie. Chociaż były nadzieje, strzelona bramka, no ale no niestety jednak tak to wygląda, że tak naprawdę wszyscy piłkarze Odry strzelali bramki, bo nawet ten samobój też był właśnie w wykonaniu Odry. Tak, tak. Właśnie na sam koniec myślisz, że ten mecz coś zmieni? To znaczy chodzi mi o jakiś taki impuls, no bo powiedzmy sobie szczerze, że kibice już powiedzieli, kto jest tutaj winny. Oczywiście w tyle leci nagranie. Natomiast zastanawiam się, czy z twojej perspektywy myślisz, że to spotkanie, ta bolesna porażka z Odrą, to będzie jakiś impuls, jeżeli chodzi o ruchy włodarzy? Czy tutaj ewentualnie będzie wszystko, powiedziałbym, czy będzie ta konsekwentna droga, jeżeli chodzi o prowadzenie tego zespołu? No bo umówmy się, coś tutaj musi zostać zmienione, żeby w końcu Wisła punktowała, bo na razie to jest 5 oczek po 5 kolejkach. Jeśli chodzi o zarząd, to nie wiem, no mówiło się o 3 meczach, że takie te 3 mecze teraz kluczowe zadecydują, tym bardziej, że teraz też z Arką będzie grała Wisła u siebie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, wydaje mi się, że po tym meczu nie zapadną jeszcze jakieś takie bardzo kluczowe decyzje, więc no, teraz Radosław Sobolewski będzie naprawdę tutaj na pińku wystawiony i będzie dużo teraz zależeć od tych no, już 2 najbliższych spotkań. Tak, tak, na linii strzału, no i generalnie wygląda na to, że każdy najbliższy mecz będzie taki już naprawdę z nożem na gardle, bo wydawało się, że dzisiaj jest takie spotkanie ostatniej szansy. Będziemy czekali na komunikaty klubu, no bo coś tutaj musi zostać faktycznie zmienione, bo na razie wygląda to bardzo słabo. Bartosz Marcinkowski był ze mną, razem oglądaliśmy to spotkanie. Krakowska Piłka, kanał, wpadajcie koniecznie. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie na dole dla kibiców z regionu, żeby tylko, nie tylko się, powiedziałbym, smucić oglądając wyniki Wisły Kraków, ale też żeby się uśmiechnąć, bo jest dużo Puszczy, dużo Krakowi i generalnie taka piguła krakowskiej piłki. Dzięki, pozdrawiamy i do zobaczenia.